Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, witam gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od niepodległości. Rok 2018 to 100 lat niepodległej Polski. 11 listopada to będzie kumulacja tych wszystkich obchodów stulecia naszej niepodległej, ale no Ełk już zaczyna świętowanie stulecia Polski. Tak, 100 lat niepodległej Polski to ważne wydarzenie. Chcielibyśmy, żeby. Każdy Polak, każdy miał możliwość w tym setnym roku niepodległości znaleźć coś dla siebie. Chcielibyśmy, żeby były to wydarzenia zarówno takie i poważne, i niesztampowe, z której skorzystają i osoby dorosłe, starsze, młodzież, zbuntowani ludzie. Chcielibyśmy zaprezentować też specjalne nasze logo Stulecia Niepodległości. Logo Ełku jest wpisane, w, można powiedzieć, w biało, białego orła, w napis tu 100 lat niepodległy, Mam nadzieję, że niebawem w Radio 5 pokazane zostanie to logo. Będzie ono znajdowało ono znajdowało się na wszystkich plakatach, materiałach promocyjnych pokazujących, realizujących różne przedsięwzięcia, a będzie ich wiele, pewnie za chwilę o tym powiemy. Logo nawiązuje, tak jak wspomniałem do napisu Euk, tu wracam, wpisane jest to biało czerwony znak symbolizujący orła lecącego. Znajdzie się on na koszulkach na różnego rodzaju innych materiałach, które będziemy chcieli wręczać jako nagrody w licznych konkursach sportowych, kulturalnych i innych, realizowanych w naszym mieście w tym roku. Także nowe logo, ale również dużo imprez związanych ze stuleciem albo setną rocznicą odzyskania niepodległości. Pan już zapowiedział trochę tych imprez, to może teraz bardziej szczegółowo, kiedy zaczynamy świętowanie? Świętujemy od 1 stycznia tego roku. Ja tylko przypomnę, że jednym z pierwszych wydarzeń, był maraton pieszy na 100 km na stuleci niepodległości. Miałem okazję wziąć ten udział w tym maratonie w niezwykłym wydarzeniu, ale dodam, że w ciągu roku, tak jak wspomniałem, będą liczne wydarzenia dla różnych grup. Wspomnę o kilku z nich, między innymi fit maraton, czyli 100, 100, 100, minut, 100 minut maratonu. Fitnessu, 100 km w Hołdzie dla Niepodległej, maraton rowerowy, 100 minut, nie, 100 minut dla Niepodległości. To będzie cykl wydarzeń Ełskiej naszej bibliotece. Rodzinny maraton tańców polskich będziemy uczyli na ulicach miasta narodowych, najbardziej tradycyjnych tańców polskich. Będziemy chcieli w ramach niepodległej kroniki filmowej pokazać mm, polskie produkcje archiwalne po rekonstrukcjach cyfrowych. Ym, jednym z ciekawych wydarzeń będzie podróż takim autobusem, śladami ważnych dla Ełku miejsc historycznych. O tych miejscach będzie opowiadał marszałek Piłsudski, ym, Paderewski i inne postaci, y, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystała w Parku, w parku Solidarności, ym, konkursy murali, jeden z takich. I wielkich murali pojawi się na ulicach miasta, przedstawiający między innymi marszałka Piłsudskiego i różne postaci historyczne. Spektakle plenerowe, do tego koncerty, ale też konkursy na kompozycję i hip-hopową, i na muzykę poważną, i różne rodzaje muzyczne. Chcielibyśmy, żeby euccy muzycy też mogli wyśpiewać dla niepodległej stare pieśni w nowych aranżacjach. Tych inicjatyw będzie bardzo wiele. Będą zarówno sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ale także gospodarcze, które chcemy zaprezentować Ełczanom. Kalendarz już niebawem pojawi się Dodam, że z loga naszego, którego autorem jest puzon znany w wełku, artysta, będzie dostępne dla tych wszystkich, którzy będą chcieli organizować różnego rodzaju wydarzenia związane ze stuleciem niepodległości. Stulecie niepodległości to również możliwość podzielenia się przemyśleniami z okazji stulecia, naszej najjaśniejszej. 100 lat zdarza się co 100 lat, więc chcielibyśmy zaproponować możliwość złożenia życzeń, swoich przemyśleń, życzeń dla Polski, które będziemy chcieli składać i na Facebooku, i na naszej stronie, wysyłając pocztą albo nagrywając się. Czy to dla radia, czy to dla telewizji. Chcielibyśmy to w listopadzie zebrać do specjalnej kroniki, wydać ją i chcielibyśmy, żeby była dostępna dla tych wszystkich, którzy zechcieli się wpisać, a i podarować to tak, żeby służyło jako, myślę, wyjątkowa pamiątka dla, dla naszych dzieci, wnuków, dla przyszłych pokoleń. Do tego też chcielibyśmy. Zorganizować, a w zasadzie już organizujemy 100 pytań oraz 100 odpowiedzi, 100 nagród, czyli quiz historyczny nasza niepodległa. W każdym miesiącu od lutego do grudnia będziemy zadawali 10 pytań. Na te pytania będzie można odpowiadać i na Facebooku, i na naszej stronie internetowej, wysyłając odpowiedzi. I przygotowaliśmy 100 nagród materiałów związanych z naszym miastem. Pytania będą dotyczyły oczywiście historii Polski, historii niepodległości, ale też historii naszego miasta. Zachęcamy, żeby śledzić nasze strony. Także quiz. Wysz o niepodległej, Ełko niepodległej również zapowiedzieliśmy. A teraz przejdźmy do wydarzeń, które no, ostatnimi czasy miały miejsce. Dobra wiadomość dla euskich przedsiębiorców dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem Dwa, ponad 2 miliony złotych dofinansowania dla euskich startupów. A przypomnijmy: startup to taka rozpoczynająca swoje działanie firma firma nowoczesnych technologii. Tak, startup. O startupach niedawno mówiliśmy w parku naukowo-technologicznym. Startup to taki, ta taka po prostu. Nowa, innowacyjna firma zakładana przez przedsiębiorczego człowieka, który nie ma kapitału e, wielkiego, ale ma ogromny pomysł, dużą wiedzę e, zdobytą w czasie studiów i pomysł na e, wdrożenie produktu, przygotowanie produktu bądź innowacyjnej usługi. Takie startupy funkcjonują w naszym parku i zostają one zauważone przez agencje rządowe. Trzy startupy otrzymały dofinansowanie startupy funkcjonujące w, zarówno w parku technologicznym, jak i współpracy współpracujące z naszym parkiem. Dodam, że na konkurs wpłynęło 186 projektów. Z tego 102 startupy zostały dostrzeżone ze wschodniej Polski, w tym trzy związane z naszym miastem. Pierwszy z nich, Psycho Sparrow Boots, jest to startup, który produkuje spersonalizowane obuwie do szybkiej jazdy na łyżwach i rolkach. Będziemy no. mogli te buty zobaczyć na Igrzyskach Olimpijskich i już wiem, że trzech zawodników wystartuje w tych butach. Tak jest. To jest sukces. I, I to jest ogromny sukces, tym bardziej, że to są ludzie, którzy są z nami związani. Otrzymali dofinansowanie prawie 780 tysięcy złotych i to też jest przykład tego, że do mniejszego, średniego miasta można powracać ze studiów i tutaj realizować swoje plany i marzenia. Safe Strops to jest ecki startup przygotowujący oświetlenie stroboskopowo-nawigacyjne do ultralekkich statków powietrznych. Firma zamierza produkować te produkty, te to oświetlenie, o przyrządowanie w parku naukowo-technologicznym też otrzymała prawie 800 tysięcy złotych i Flexwing to jest produkcja rozkładanych systemów konstrukcyjnych zastosowanych w przemyśle jachtowym, lotniczym, energetycznym. Mogę powiedzieć, chłopaki, panowie pochodzący z Ełku prezentowali się na naszych konkursach. Dodam, że Hub of Talents, Hub of, Hub of Talents jest konkursem, w zasadzie wspólnym projektem realizowanym przez sześć parków naukowo-technologicznych z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Liderem przedsięwzięcia jest Białystok, a my z powodzeniem w nim uczestniczymy jako miasto. I coraz więcej firm się zgłasza właśnie do tego konkursu, ale i do innych konkursów organizowanych przez Oewski Park Naukowo-Technologiczny dla młodych przedsiębiorców też. Coraz więcej firm się zgłasza. Także, jeżeli macie pomysł na biznes albo na produkt, to tam znajdziecie pomoc. A my zmieniamy temat. Teraz będzie o remontach. Remontach euckich zabytków. Kończy się termin zgłaszania się właścicieli tych zabytków. Do 16 lutego przyjmujemy wnioski o dofinansowanie modernizacji, renowacji, odnowy zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków. Może dodam, że nie każdy obiekt, który wydaje się nam, że jest stary, wybudowany ponad 100 lat temu. Znajduje się w rejestrze zabytków. Na takie dofinansowanie mogą znajdować się te, które są właśnie w tym rejestrze zabytków, które są w złym stanie technicznym, ale posiadają także szczególne znaczenie dla naszego miasta. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, zarządcy, administratorzy tych nieruchomości, zarówno mieszkalno, mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, a także innych obiektów. Pieniądze można przeznaczyć na renowacje odnowy dachów, instalacje elektrycznej, przebudowę klatek schodowych, umocnienie fundamentów, ale także na różnego rodzaju instalacje elektryczne, monitoring i dokumentację dofinansowujemy do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. Dodam, że konkurs organizujemy od roku 2011. Udzieliliśmy w sumie 38 dotacji na ratowanie ełckich zabytków. Jesteśmy jednym z nienicznych miast na Warmii i Mazurach, a generalnie w Polsce północno-wschodniej, które przeznaczają środki własne, środki finansowe na ratowanie dziedzictwa własnego dziedzictwa. Kulturalnego, narodowego. To ja przypomnę, do 16 do 16 lutego jest czas, żeby zgłosić wniosek o dofinansowanie na ten remont. No i na zakończenie, jak zawsze, najbliższe wydarzenia. Zapraszam do kina Jodzkiego Centrum Kultury, gdzie się odbywają liczne premiery dla dzieci i młodzieży. Już niebawem odbędą się kolejne przedsięwzięcia związane z pokazem kina a także Babski Wieczór, senior w kinie. Zapraszam na Euckie Lodowisko. Zapraszam również, może to jest mniej kulturalne wydarzenie, ale także na spotkanie dla przedsiębiorców. Są to dotacje i pożyczki dla przedsiębiorców na rozwój, na rozwój firmy. Spotkanie odbędzie się 13 lutego we wtorek. Będzie można posłuchać, w jaki sposób. Przygotować się do pozyskania środków z Unii Europejskiej na wdrożenie nowych technologii, na zakup urządzeń. To wszystko w Parku Naukowo-Technologicznym 13 lutego o godzinie 10.00. I chciałbym serdecznie zaprosić również Euckie Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby. Na takie warsztaty, które poświęcone są temu, jak rozwijać stowarzyszenie, fundację i jednocześnie oszczędzać, jak wykorzystywać nowe technologie w działalności NGO-sów. To wszystko odbędzie się 15 lutego w czwartek o godzinie 16 w Urzędzie Miasta Naszego we współpracy, we współpracy z Fundacją Tech TechSoup. Serdecznie na to na te wydarzenia zapraszam. I kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałbym ponowić apel o ostrożność na jowskich ulicach. Przede wszystkim prosić o niewchodzenie na lód. On wciąż jest niebezpieczny. Także przyłączamy się do tego apelu. Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, był gościem Radio 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję.